Raz, dwa, trzy. Panie profesorze, jest pan gotowy? Tak. Kto ładniej mówi po polsku? Profesor Bralczyk czy profesor Miodek? Pomidor. Dwa ulubione wiersze Wisławy Szymborskiej. Nie ma takich, dlatego że ja uważam, że Szymborska była poetką okolicznościową, w cudzysłowie, to znaczy pisała takie wiersze, które dotyczą pewnych okoliczności życiowych, w których możemy się znaleźć. Jeżeli znajduję się akurat w jakiejś okoliczności, to znaczy na przykład rodzi mi się dziecko, a dwa razy mi się to zdarzyło, to wtedy moim ulubionym wierszem Szymborskiej jest wiersz o urodzinach dziecka. Czy konkurs młodzieżowy Słowo Roku ma sens? Ma sens, ale należy go traktować moim zdaniem trochę z przymrużeniem oka. Język polityków w przestrzeni publicznej jest coraz gorszy, czy był taki od zawsze?